Muzeum Hodowli Przemysłowej to jest projekt, który ma podziałać na wyobraźnię naszych odbiorców. Dzisiaj pod Sejmem jest wystawa, którą powinien zobaczyć każdy poseł i każda posłanka. Taki przykład, jak są dzisiaj hodowane zwierzęta. Ludzie w mieście może tego nie wiedzą. Jeżeli problem bezpośrednio kogoś nie dotyczy, to ktoś nie zrozumie tego. Tutaj jest namiastka, zapraszamy do wnętrza, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Postaramy się tutaj spojrzeć na ekspansję ferm, na wszystkie problemy, jakie się z tym wiążą. Poglądamy sobie na fermy przemysłowe z takiej wyobrażonej przyszłości, z 2030 roku, w której ferm przemysłowych już nie ma, w której nie cierpią mieszkańcy, nie cierpią zwierzęta, nie jest degradowane nasze środowisko naturalne. Mieszkańcy wsi w całej Polsce masowo protestują przeciwko hodowlom przemysłowym. 840 miejscowości protestowało przeciwko planom budowy lub rozbudowy takich instalacji. Kiedyś to mieszkańcy miasta chętnie odwiedzali wieś, żeby po prostu zaczerpnąć świeżego powietrza, mieć dostęp do świeżej, zdrowej żywności. My, żeby poddychać świeżym powietrzem, czystym powietrzem, bez odorantów, musimy jechać do miasta. Od 15 lat odczuwamy uciążliwości związane z fermą trzody chlewnej, która jest na terenie Domaszkowic. Tak podejrzewamy, że jest tam w granicach nawet 20 tysięcy sztuk. My nie żyjemy. My po prostu funkcjonujemy i jesteśmy skupieni tylko na temacie chlewni. Nie możemy spacerować po drogach polnych, po lasach. Wszędzie zalega gnojowica. Wszelkie dojazdy do lasu są pozalewane gnojowicą. Wszelkie czynności na świeżym powietrzu są nie do wykonania. Zdecydowaliśmy się protestować po tym, jak zobaczyliśmy materiał przedstawiony przez organizację Stop Fermą, co ten sam inwestor zrobił we wsi Domaszkowice pod Nysą. Zobaczyliśmy, jak bardzo taka ferma wpływa na straszne, tragiczne życie mieszkańców takiej wsi. I ten sam inwestor mówi, że chce utworzyć fermę na maciory, czyli rozrodczą w naszej wsi. 250-300 metrów od rzeki Odry, która ma być użeglowiona, nad którą mają być kajaki, ma być rozwijana agroturystyka. Sens naszego protestu, sens naszych działań na tym banerze państwo zobaczycie. Dla środowiska, dla ludzi, dla zwierząt, dla sadkowa. 1000 krów to, co nam chce zainwestować, zafundować inwestor holenderski. Nie godzimy się na to, nasze dzieci się nie godzą. Przeżyliśmy wielki szok. To nie są małe gospodarstwa rolne, tylko to jest sposób hodowli przemysłowej. Protestujemy przeciwko hodowli przemysłowej w naszej wsi Sadków. Nie protestujemy przeciwko polskiemu rolnictwu. Sam jestem rolnikiem, od 25 lat prowadzę gospodarstwo rolne. Złożyliśmy wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby to biuro właśnie sprawdziło, czy wszystkie procedury zostały dochowane, bo nie jest możliwym podejmowanie tego typu decyzji na zezwolenie na tę inwestycję w tak krótkim terminie, jak miało to miejsce w Sadkowie. Wiecie państwo, co inwestor chce nam zaproponować w zamian? Ścieżki edukacyjne dla naszych dzieci do tato fermy. Chcą pokazać, jak człowiek może wykorzystywać zwierzęta. W Sadkowie została wybudowana szkoła na ponad 500 uczniów. Ludzie z całej gminy wożą tutaj swoje dzieci. Ta szkoła jest w odległości około 500 metrów od planowanej fermy. Dzieci grające w klubie sportowym, w piłkę nożną, mają duszności, nie są w stanie na świeżym powietrzu wykonywać ćwiczeń, ponieważ drogi oddechowe pieką, bolą. To, co my wdychamy przy okazji tego smrodu, to są siarkowodory, azot, inne związki różne niebezpieczne. Ta ferma jest tak naprawdę w centrum wsi, 100 metrów od kościoła i cmentarza, 200 metrów od tego mojego pięknego domu, około 40 metrów od ujęcia wody. W jednej z takich spraw interweniuję od dawna w Kruszynianach na Podlasiu. Ten kuriozalny pomysł tego, żeby taką przemysłową produkcję uruchamiać, zagraża lokalnej społeczności, środowisku, ale też dziedzictwu kulturowemu tej wyjątkowej miejscowości. Przodkowie tutaj moi zostali osadzeni jako tatarski oddział Wojska Polskiego. Zostaliśmy to osadzeni przez króla Jana III Sobieskiego, a ja w prostej linii jestem potomkiem właśnie tego dowódcy. Kruszyniany jest to również na dzisiaj pomnik historii. To jest również historia Polski, którą powinniśmy wszyscy szanować i powinniśmy wszyscy o nią dbać. Masę ludzi przyjechali tutaj do Kruszynian, żeby zobaczyć właśnie tą wielokulturowość i zobaczyć tą piękną przyrodę. Znalazłam te grzyby w jakąś minutę. Przyjechałam do sąsiada, przeszliśmy się z drogą, a tam taka armia prawdziwków i podberezowików, bo tak tutaj nazywają się kozaki, czekała na mnie. To jak się idzie na grzyby, to człowiek podejmuje decyzję, albo zbiera same kurki, albo zbiera same prawdziwki, ale zwykle zbiera same prawdziwki.
To jest najpiękniejszy region Polski i mówię to z pełnym przekonaniem. Pełen przyrody, pełen kwitnących kwiatów, pełen dzikich zwierząt, także takich zwierząt, których praktycznie nie ma już nigdzie indziej. Tutaj jest niezwykły spokój, niezwykła cisza. Tutaj od bardzo dawna obok siebie żyją ludzie różnych wyznań, obok siebie żyją ludzie żyjący tak naprawdę zupełnie inaczej, mający też różne przekonania, różne poglądy. I dotąd udawało się to wszystko w miarę dobrze. Na przestrzeni 30 lat, odkąd prowadzę gospodarstwo jako sam już przejąłem od ojca, to zmiany są olbrzymie. Automatyzacja pełna rolnictwa, która wchodzi naprawdę bardzo mocno już dzisiaj, ona już te zwierzęta w ogóle wyklucza z kontaktu z człowiekiem. To nie jest wina rolników, nie? Ekonomia, te duże korporacje, one jakby wtłoczyły ludzi w to, że jak chcesz się utrzymać na tej wsi, no to musisz cały czas rosnąć i rosnąć i rosnąć i coraz więcej, nie? I ten system stworzył takie warunki, że albo jesteś, idziesz razem z tym szalonym pędem, albo musisz zejść na bok, bo cię rozdepczą. Mają gdzieś 17 lat, są od źrebaczka u mnie, były kilka miesięcy przed bydłem kupione. Morda! Dzisiaj po prostu nieważne. Możesz być w środku niczego, na betonie, budujesz oborę, hodujesz tysiące krów. Hodowle przemysłowe wszelkich gatunków zwierząt to jest patologiczne rolnictwo. Patologiczne rolnictwo. Kiedy zostaną tutaj wybudowane fermy, nasze sierankowe życie tutaj się skończy. Przestaną tutaj przyjeżdżać ludzie szukający spokoju, szukający wytchnienia, szukający nieskazitelnie czystej przyrody, ciszy i świeżego powietrza. Można zobaczyć w różnych miejscach w Polsce, gdzie faktycznie te fermy powstały, tam jest pustynia, przyrodnicza pustynia. Część ludzi na pewno stąd wyjedzie. Gmina ekonomicznie umrze. Nieruchomości, które nie tyle stracą na wartości, będą w ogóle nie do sprzedania. Bo kto kupi dom czy siedlisko w sąsiedztwie ferm, tak? Zamkną się jakieś takie drogi rozwoju, tak jak mamy teraz turystykę i tych ludzi naprawdę masę tu przyjeżdża. I to jest sporo takiej turystyki mądrej, bo ludzie przyjeżdżają na konie, ludzie przyjeżdżają robić zdjęcia przyrodnicze. To jest wielka strata dla regionu, dla gminy i przede wszystkim dla tych ludzi, którzy już włożyli w to bardzo duże pieniądze. Jeżeli powstaną te fermy, to kilkaset lat historii Polski i historii polskich Tatarów będzie miało tragiczny koniec. Fermy przemysłowe stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne oraz związane z antybiotykoopornością bakterii. W tym roku mieliśmy największą jak do tej pory epidemię grypy ptaków, która atakowała właśnie fermy brojlerów, fermy niosek. Z budżetu państwa przeznaczono ponad 700 milionów złotych na walkę z ptasią grypą jedynie w tym roku. Do tej pory nie zetknęliśmy się, żeby na Podlasiu powstawały tak olbrzymie fermy przemysłowe. Nie spodziewaliśmy się, że nastąpi, można powiedzieć, inwazja w tej chwili inwestorów w kierunku budowania ferm, a szczególnie drobiu. Inwestor z Mazowsza planuje budowę dwóch kompleksów ferm kurzych. Nie ma naszej zgody na to, żeby na teren naszych podlaskich wsi, tradycyjnych wsi, rodzinnych gospodarstw, wtargnęły hodowle masowe. W miejscowości Siemichocze, gdzie jest planowana budowa fermy brojlerów, inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła. Trwa jeszcze proces administracyjny, ale my, znając doświadczenia innych środowisk, wiemy, jak jest to strasznie niebezpieczna sprawa. Dlatego my już zawczasu pracujemy nad tym, nad decydentami, nad uświadamianiem ludzi, żeby po prostu wiedzieli, z czym będą mieli do czynienia. Jakie to są zagrożenia, z czym to się wiąże? Życie jest wtedy zagrożone, zdrowie jest zagrożone. Nie mieszka się wygodnie, spada wartość mieszkań, jest niebezpiecznie, bo transport wielkotowarowy po prostu też zakłóca to bezpieczeństwo mieszkańców w danej miejscowości. Skażenia chemiczne, patogeny antybiotykooporne, czyli zwykła infekcja może być po prostu chorobą śmiertelną, zatrucie gleby, stepowienie lasów,
no po prostu zwierzęta dzikie będą po prostu wymierały, będą emigrowały, będą uciekały z tego miejsca. Smród, szczury, hałas, pyły. Wystarczy pojechać w okolice już istniejących ferm, w okolice Mławy, Żuromina. Emisje zanieczyszczeń, które powstają na jednej fermie, powodują zagrożenia lokalne, ale nie tylko. Fermy przemysłowe, które znajdują się w województwie mazowieckim, w Wielkopolsce czy na Lubelszczyźnie, mogą mieć wpływ na to, co się dzieje na polskim wybrzeżu. Takim przykładem mogą być pojawiające się niemal rokrocznie sinice na Bałtyku. Jak państwo oceniacie takie działania, takie jak to? Nie, no widać, że to jest no, potrzebne, no bo bez takiego jakiegoś nagłaśnienia, uświadomienia społeczeństwu o tych zagrożeniach wszystkich, no to politycy chyba tego nie zrozumieją. Zachęcam do tego, żeby wspierać właśnie działania społeczności lokalnych, ponieważ one mają gigantyczny efekt zarówno dla konkretnych rejonów, samych mieszkańców, jak i dla zwierząt. Tutaj się zbiegają wątki i środowiskowe, i etyczne, i społeczne. Jest to po prostu batalia tak naprawdę nas wszystkich. Nam się bardzo to podoba. Przyjechałam tu z osobistą nadzieją, że fermy w miejscu, w którym ja mieszkam, nie powstaną, ale też z nadzieją, że tak jak Muzeum Ferm Przemysłowych pokazuje, ten rok 2030 to będzie czas, kiedy fermy będą tylko takim naszym złym, smutnym wspomnieniem tego, co było. Chcielibyśmy, żeby właśnie z takim pozytywnym obrazem odwiedzający naszą ekspozycję stąd wychodzili. Z tym, że taka przyszłość jest możliwa, możliwa jest przyszłość bez ferm przemysłowych. We współczesnych czasach przyzwyczailiśmy się do tego, że robiąc zakupy, robimy je trochę w oderwaniu od zastanowienia nad tym, skąd biorą się produkty lądujące na naszych talerzach. Chcemy pokazać, że jest alternatywa też dla wielkoprzemysłowych hodowli zwierząt. Dzisiaj zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z ekspozycją Muzeum Hodowli Przemysłowej. Wspieramy tutaj mieszkańców, lokalne społeczności w protestach przeciwko kolejnym inwestycjom. Przygotowaliśmy dzisiaj tutaj właśnie wspólnie z naszą ambasadorką Anią z Białegostoku w pełni roślinne, ale też z mięsnymi smakami przekąski. Nie ma. W restauracji kwestia czasu, szukamy podróży historycznej i smaków z dawnych lat. Już od jakiegoś czasu staramy się wprowadzać roślinne jedzenie. To jest właściwie powrót do korzeni. Tak jadały tak właściwie nasze prababki i to daje taki wędzony posmak. Więc jeśli ktoś jest przyzwyczajony do mięsa, a chciałby wprowadzić jeden, dwa dni bezmięsne, to ta oliwa z palonego siana daje taki fajny posmak wędzony. Pachnie od kiełbaską. O, tak jest. Pycha. Z czego to jest? Akurat te są, tu jest białko grochu, białko soi, białko pszenicy, a tu jest białko fasolowe w tych takich kurczaczkach jakby roślinnych, które są w środku tortilli. Raczej mięsny człowiek, a tu dosłownie ktoś by nie powiedział, że to nie jest mięso, to bym... Branża zarówno spożywcza, jak i gastronomiczna coraz bardziej zmierza w kierunku roślinnych zamienników. Mega. Postanowiliśmy stworzyć projekt Chefs for Change, który zrzesza już ponad 50 ambasadorów, ambasadorek z całej Polski, którzy serwują albo w pełni roślinne menu, albo coraz bardziej roślinne menu. Bycie szefem kuchni teraz to jest ogromna odpowiedzialność i ma to w ogóle wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza ziemia. Mówimy o tym, że nawet jeżeli ograniczymy, to też ograniczymy ten problem powstawania ciągle nowych ferm wielkoprzemysłowych w takich terenach, na przykład jak na Podlasiu. Co ważne, są to zamienniki mięsa w 100% produkowane w Polsce przez polskie firmy, co też pokazuje, że jest to szansa inwestycji. To nabiera coraz większego tempa i też mamy swoich pionierów w tej kwestii. To są kiełbaski z boczniaków. W wielu przypadkach polscy producenci wyznaczają trendy i stanowią coraz większą część rynku. To są gotowe produkty, które można kupić tak naprawdę w każdym Biedronce, w Lidlu, tak, polskie marki. W dobie kryzysu klimatycznego, spadku różnorodności biologicznej, w dobie kryzysu zdrowotnego. Czas na to, żeby polskie rolnictwo służyło ludziom, przyrodzie i naszej przyszłości. Miejscowość się nazywa Zdroje Wielkopolskie, gdzie z całej Polski przyjeżdżają ludzie, żeby się leczyć, wypocząć, a w środku powstaje wielka przemysłowa kontraktowa z obcym kapitałem ferma. I dzisiaj idziemy na komisję sejmową powiedzieć o tym posłom, że od 2004 roku Polska nie uchwaliła żadnego planu, żadnej ustawy chroniąca mieszkańców. Nie ma ustawy odległościowej, odorowej. Brakuje ustaw, które by konkretnie
regulowały te sprawy, zabraniały tego typu inwestycji, które w krajach zachodniej Europy nie mają prawa bytu. U nas taka ferma funkcjonuje od kilkunastu lat tylko dlatego, że właściciel wykorzystuje luki prawne. Politycy i polityczki mają te narzędzia, żeby zmieniać. Mam nadzieję, że te gigantyczne fermy, te przemysłowe fermy, które niszczą życie całych społeczności, w końcu staną się przeszłością. Mam nadzieję, że uda nam się do tego doprowadzić w parlamencie. Żeby jednak prawodawstwo było takie, żeby chroniło naszą piękną, cudowną polską wieś, tą nawet taką piękną z baśni i z literatury, a nie żeby powstawały takie fermy, które niszczą środowisko, niszczą ludzi. I nie może być tak, że angażujemy co chwilę kolejne instytucje po to, żeby zastopować te straszne inwestycje. Potrzebujemy systemowych zmian legislacyjnych. Mieszkańcy wsi cierpiący z powodu ferm nie mogą być pozostawieni sami sobie. Negatywne skutki oddziaływania ferm możemy odczuwać my wszyscy. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą inwestycją. No, któż zatrzyma takiego inwestora? To są biznesmeni, to nie są rolnicy. W ciągu jednego dnia to życie zostało wywrócone do góry nogami. My nie mamy możliwości odpoczywania we własnych ogródkach przydomowych, na tarasach. Z chwilą, kiedy ta ferma powstanie, ja zabijam okna deskami i się wyprowadzam. Bo to miała być ferma na 1500 świń. Dzisiaj jest tam 12 tysięcy, 10 tysięcy. Przemysłowa ferma nie ma nic wspólnego z rolnictwem.